Robert, członek organizacji proobronnej, wcieli się na jeden dzień w rolę żołnierza 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. O, duże to. Nie to, ale Leopard 2A4, zmodernizowany przez polski przemysł do wersji 2.pl. O, pojeździmy? Oczywiście, ale najpierw obsługa. Sprawdzamy, prawda, czy są wszystkie czpienie, czy śruby są podokręcane. Sprawdzamy koła jezdne, czy nie są wycieki na zustelek. Jest wszystko ok, liny zamontowane. Wyciągamy bagnet, przyczyszczamy czyściutki. Teraz się poproszę o wyjęcie tych bolców, prawda, i o opuszczeniu burty, żebyśmy mogli dostać się do gołębnika. Do gołębnika? Tak, gołębnika. W gołębniku przewozimy cały potrzebny sprzęt do obsługi gąsienicy. I otwieramy. Musisz dużo siły użyć, bo jest to zamontowane właśnie, żeby podczas jazdy nie wypadło. Będziemy teraz wymieniać nakładki gumowe, które, dzięki którym możemy jeździć po drogach publicznych. Na jednej gąsienicy mamy 82 takie nakładki gumowe, w takim razie na dwóch 164. Wymiana takich nakładek zajmuje załodze, która składa z tego czołgu składa się z czterech żołnierzy około 2 godzin. Idzie? Tak. Załoga tu dowódca sprawdza mocno, czy wyskać. Działa na. Teraz będziemy przeładowanie jednostki ognia robić. 5 sztuk jedynie tutaj mamy. Załadujemy je tylko do czołgu, żebyś przećwiczył i zobaczył, jak to jest. Z drugiej strony bierzesz tak, jakbyś brał dziecko i po prostu niesiesz do czołgu. Tam dalej ci poinstruuję, jak masz podać ładowniczym. Wejdź na czołg, sprawdzimy, jak go podasz dalej do ładowniczego. Podawaj w ten sposób, gryzą do ładowniczego. Dlaczego? Żeby on miał łatwiej załadować później. Dobra. Mam. Dobra. I tutaj wybieramy miejsce, które chcemy teraz włożyć pocisk. Dopychamy do mocno. I zatrzaskuje się sam. Zatrzaskuje się. Rozłożymy siatkę maskującą. Dobra. Pokażemy ci zaraz to jak. Trzeba wziąć pokrowiec, aby rozkryć te paski wszędzie. Wszystkie? Tak. Choć demontujemy karabin maszynowy. To zabezpieczenie należy odciągnąć w bok i do dołu. Mhm. Próbuj sobie. A taki mamy. I popchnąć broń w tamtym kierunku. I podnieść do góry. Broń mamy odciągnięte. Trzymam. Teraz pokażemy ci, jak ewakuować się włazem desantowym, który znajduje się przy kierowcy. Na drugą. I siada. We'll be right back.
Leopard 2 A4PL, 60 ton pancerza i wyposażenia. Zmodernizowany przez polskie zakłady zbrojeniowe, dysponuje nowoczesnymi systemami kierowania ogniem, zarządzania polem walki, armatą 120 mm, dwoma karabinami maszynowymi, wyrzutnikami granatów i kompozytowym pancerzem. Dobra, obejrzeliśmy czołg dookoła, to może spróbujesz się przejechać, co? Spróbujmy. Po lewej stronie masz panel kontrolny ze stacyjką do uruchamiania silnika, obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury. To widzę, pedały są tak jak w samochodzie, nie jest? Hamulec, gaz, tak? Dwa? Masz dwa pedały, hamulec i gaz. A jakaś skrzynia biegów, coś się czymś operuje? Półautomatyczna skrzynia biegów po prawej stronie. Tutaj? No niestety nie będziesz mógł prowadzić, bo nie masz odpowiednich uprawnień i no, nie mogę cię dopuścić, bo tak jakbyś nie miał prawa jazdy na auto, tak? Nie można jeździć. W roli którego członka załogi widzielibyście siebie?